Z Ewangelii według świętego Marka. Po 6 dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam się przemienił wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden na ziemi folusznik wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy. Postawmy 3 namioty, jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co powiedzieć, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. Dzisiaj słyszymy o tym, jak Jezus zabiera ze sobą na górę wysoką Piotra, Jakuba i Jana, 3 apostołów. Zabiera ich po to, żeby w ich obecności się przemienić. Ci 3 apostołowie będą z Jezusem potem też towarzyszyli mu na innej górze, kiedy będzie przeżywał trwogę konania na Górze Oliwnej. Jezus zabiera ich tam po to, żeby na ten czas, który przyjdzie, ich umocnić. To wszystko dzieje się na sam koniec żydowskiego święta namiotów. Święta bardzo radosnego, święta, które miało Żydom przypominać to, że ich przodkowie wychodzili kiedyś z niewoli w Egipcie i w czasie tej podróży mieszkali w namiotach. Żydzi opuszczali na czas tego święta, tych kilku dni, opuszczali swoje domy, mieszkali w prowizorycznych szałasach i w ten sposób też uświadamiali sobie, jak życie w rzeczywistości jest kruche i niebezpieczne. I że to wszystko w rzeczywistości zależy od Boga. Bóg ma ich w swoich ręce i to jest podstawa tego, że mogą odczuwać w sercu pokój. Święto namiotów to było święto Bożej opatrzności. Kiedy Jezus na koniec tego święta zabiera apostołów, by się przemienić, pokazać im swoją chwałę, pokazać, że On jest Bogiem, który nad wszystkim panuje. On jest Bogiem, który panuje nad historią. To miało ich przygotować na czas Jego męki. Okazuje się, że uczniowie towarzyszyli Jezusowi na Górze Oliwnej, ale nie byli w stanie już Mu towarzyszyć na Górze Golgocie, kiedy On cierpiał. Dlatego, że być może nie zachowali w swoim sercu tego ważnego wydarzenia. Tą, która zachowuje w sercu słowo Pana, dobre doświadczenia, Jego łaskę, jest Maryja. Ona nosiła w sobie doświadczenie i bliskość Boga, którą poznała w Nazarecie, którą poznała w Betlejem, w świątyni jerozolimskiej. I ona potrafiła wytrwać w czasie wielkiej próby na Golgocie. Kiedy Pan Bóg daje nam dobre doświadczenia duchowe, kiedy daje nam poznać, jak wielka jest Jego miłość, daje poznać siebie, to być może jest to po to, że kiedy przyjdzie dla nas czas trudny, czas próby, żebyśmy jak najczęściej do tego wracali. Żebyśmy zachowywali w swoim sercu to wszystko, co jest dobrym doświadczeniem Boga. Jezus już w swojej opatrzności wyprzedza to, co może być w naszym życiu trudem i jeśli daje dobre doświadczenie, daje po to, żeby to wszystko, co jest krzyżem, potem razem z Nim nieść.